Nasze stowarzyszenie oferuje kursy języka polskiego na 5 różnych poziomach zaawansowania. Każdy cykl obejmuje 40 godzin. Od 2000 roku w naszych kursach wzięło udział ponad 600 osób. Co skłania Katalończyków do nauki tak trudnego języka? Czy mają wystarczającą motywację, aby z sukcesem ukończyć kurs? Na ten temat porozmawiamy dziś z Kamilą, prowadzącą kurs języka polskiego na poziomie zaawansowanym. W Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko-Polskim pracuję od października. Początkowo prowadziłam tylko konwersacje w soboty, od stycznia zaś prowadzę regularne kursy. Głównym motywem, dla którego Katalończycy uczą się polskiego, jest motyw personalny. Większość z nich ma kogoś w Polsce albo z Polski, dziewczynę, męża, chłopaka. Około 5% osób uczy się ze względów zawodowych albo jest to ich hobby. Najwięcej osób jest w wieku tak koło 30 lat, chociaż bywają też osoby starsze. Mamy jedną panią na przykład w wieku 50 kilku lat. Raczej nie ma osób młodszych. Największy problem dla Hiszpanów, Katalończyków to przypadki, ponieważ w języku hiszpańskim przypadki nie występują, dlatego większość studentów ma problem, aby w ogóle zrozumieć, po co są przypadki, kiedy ich używamy, dlaczego, oraz żeby zapamiętać końcówki. Drugim problemem są czasowniki, na przykład pary typu robić, zrobić, a także przerobić, wyrobić, narobić się. Bardzo trudno to zapamiętać i później dobrze użyć. W naszym Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko-Polskim oprócz zajęć typowo językowych prowadzimy też elementy kulturalne, na przykład uczymy się o polskich tradycjach, tak jak święta, na przykład teraz z okazji Wielkanocy mieliśmy rozmowę na temat właśnie tradycji wielkanocnej w Polsce i w Katalonii. Większość studentów zna dobrze Polskę, ponieważ ma kogoś z Polski i była kiedyś w Polsce. Zdarzają się dziwne pytania, na przykład część osób nie wie, gdzie leży jakieś miasto. Czy język polski jest trudny? Tak, bardzo trudny. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze? Wszystko. Dlaczego uczysz się języka polskiego? Bo moje ciocina jest Polka. Czy język polski jest trudny? Tak, bardzo trudny. Dlaczego uczysz się języka polskiego? Ja byłam w Polsce i ja lubiłam kulturę polską. Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie oferuje również inne kursy językowe. Obecnie trwają zapisy na nowy kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową naszego stowarzyszenia. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.